Spotkaliśmy się tutaj, żebym wam opowiedział o czymś takim jak kalistenika obiektowa, Object Calisthenics. Czy ktoś się spotkał z takim pojęciem jak kalistenika wcześniej? Okej, okay, jest kilka osób. Dla tych, którzy nie wiedzą, wyjaśnię, że kalistenika to takie słowo, które pochodzi z dwóch greckich słów, kalos i stenos, oznacza rodzaj ćwiczeń fizycznych wykonywanych bez dodatkowych przyrządów, bez maszyn, obciążeń i tak dalej. Wykorzystujemy tylko masę własnego ciała, żeby rozwinąć siłę. To jest ćwiczenie, które było wykonywane aż do XX wieku, kiedy wtedy powstały pierwsze siłownie, crossfity, bieżnie i tak dalej. Object Calisthenics to są takie ćwiczenia sprogramowania, dosyć proste, które nie wymagają dodatkowych narzędzi, bibliotek. Są bardzo proste i jakby, jeśli będziemy je powtarzać bardzo często, tak jak w przypadku drugiej kalistyniki, to zrobimy sobie dobre nawyki. Prawdopodobnie nasz kod będzie lepszy, silniejszy, prostszy i będzie łatwiejszy w użyciu. Tak się czyta to trudne słowo, calisthenics, gdyby ktoś potrzebował. Kalistynika obiektowa powstała, jakby w umyśle takiego pana, który się nazywa Jeff Bay. Napisał on esej do książki Photworks Anthology, która już jest chyba niedostępna. Natomiast jak wejdziecie na slajdy i klikniecie na jego nazwisko, to was przekieruje do samej treści eseju. O którym będę teraz opowiadał. Warto wspomnieć, że oryginalnie całość była pomyślana, napisana z myślą o Javie. Ale nic jest nie przeszkodzi, żeby zastosować to również w PHP czy dowolnym innym języku programowania. Jeśli znacie takie rzeczy jak try, keys, solid, to wszystko, co tutaj będę mówił, będzie brzmiało znajomo albo tak. Nie będzie dużo nowego, natomiast są to takie podstawy, które warto mieć opanowane i warto je w taki czas przypominać i powtarzać. Główny powód, dla którego dzieli to zastosowanie kalistyniki, to fakt, że kod jest dużo częściej czytany niż pisany. Możemy w pół godziny napisać kawałek kodu, a po kilku miesiącach spędzimy nad tym dwie godziny, żeby rozczytać, co to właściwie robi i na jakiej zasadzie to działa. Tak więc jeśli na początku usiądziemy do tego troszeczkę solidniej i postaramy się, żeby kod był lepszy jakościowo, to później za każdym razem, kiedy ktoś niekoniecznie będzie to czytał, poprawiał, przyjdzie mu użyć tego w innym miejscu, zajmie mu to po prostu wtedy mniej czasu. Okay. Także po kolei. Pierwsza zasada, jak wszystkie kolejne, jest dosyć prosta, czyli mówi nam o tym, że powinniśmy ograniczyć liczbę wcięć w kodzie. Czym jest wcięcie? Na tym prostym kawałku kodu widzimy w komentarzach ponumerowane kolejne wcięcia. Dlaczego to jest złe? Jeśli operujemy na zagnieżdżonych ifach, pętlach i tak dalej, to w ramach takiej funkcji być może robimy zbyt dużo, być może nazwa nie w pełni odzwierciedla, co się w tej funkcji dzieje, ponieważ jest dużo zagnieżdżonego kodu i to jest to przypadek taki, że ciężko to użyć później w innym miejscu, ponieważ mamy dużo rzeczy na raz, ciężko to przeczytać, czasem trzeba się uciec do debugowania takiego kodu. Tak wygląda kod przed, a to jest po, gdzie podzieliliśmy sobie odpowiedzialności, wyciągając poszczególne kawałki kodu do osobnych metod. Dzięki temu po pierwsze każda metoda ma jedną odpowiedzialność, robi to dobrze, jednocześnie nazwa jest adekwatna do tego, co się w środku dzieje, więc możemy pominąć implementację i na podstawie samej nazwy funkcji zorientować się, co to robi i czy w innym miejscu znajdziemy dla niej zastosowanie. Tak, jednocześnie mam taką prostą funkcję
nie ma rozgałęzień, nie ma zagnieżdżeń, łatwiej jest to przetestować. No i tak wspomniałem, każda z takich metod ma jedną odpowiedzialność, czyli RKS z Solida. Poprawia się nazewnictwo, metody są krótsze, jak widzieliśmy. A druga rzecz, trochę kontrowersyjna, nie używaj ELS-ów. Nie chodzi o to, żeby nie używać ELS-ów w ogóle, ale żeby maksymalnie ograniczyć przypadki, kiedy tych ELS-ów używamy. Jeśli ktoś pracuje na starym kodzie, prawdopodobnie zna coś takiego. To jest przykład kodu, gdzie nie było code review, nie pilnował jakości. I programiści po kolei myśleli, że łatwiej jest dopisać kolejnego ELS-a, niż zrobić z tym kodem porządek. No ale jednak trzeba w końcu znaleźć jakieś solidne rozwiązanie, bo kiedyś to wybuchnie. Pokażę, jak to może działać w prostszym przypadku. W WIF-ie sprawdzamy jakieś logowanie użytkownika. Jeśli jest OK, to przekierujemy na stronę domową. W przeciwnym przypadku wyświetlamy komunikat i przekierujemy na stronę logowania. Przypadek dosyć prosty, ale pokazuje, jak można sobie z tym poradzić. W tym przypadku możemy po prostu wyjść z funkcji wcześniej, dzięki czemu nie musimy analizować tego, co się dzieje dalej. ELS-a możemy wtedy kompletnie pominąć i mamy coś w tym stylu. Tak. Jeśli mamy tych if-ów ELS-ów więcej, drzewo rozgałęzień może wyglądać w ten sposób. Jest to troszeczkę trudniejsze do przeanalizowania, do przetestowania, ponieważ mamy więcej skrajnych przypadków. Najprostszy przypadek, sposobem, żeby się pozbyć dużej ilości ELS-ów, po prostu wyciągnięcie kodu gdzieś na zewnątrz, który będzie nam sprawdzał jakiś warunek i ewentualnie przekieruje gdzieś dalej. Kod, który pokazałem, używał wartości domyślnej. Zrobimy jakieś sprawdzenie. Jeśli się nie uzgodnik nie był zalogowany, to domyślnie przekierujemy na stronę logowania z komunikatem błędu. Tak, kolejnym sposobem jest polimorfizm, gdzie też możemy rozbić takie zagnieżdżenie ifu, wzorzec strategii, wzorzec stanu. Także sposobów jest kilka. W zależności od konkretnego przypadku wybieramy do tego odpowiednie rozwiązanie. I to, czego nie było na slajdach, tak, ale to się czasem zdarza w takim przypadku. Jeśli mamy dużo ELS-ów, to jak mówię, jest pokusa, żeby dopisać kolejnego ELS-ifa i nie przejmować się tym, co było wcześniej, ale to bardzo często prowadzi do tego, że kod jest duplikowany. Wielokrotnie w warunkach sprawdzamy te same rzeczy i jakąś jedną dodatkową inną jest w każdym jednym. Więc jeśli pozbędziemy się nadmiaru ifów, to pozbędziemy się prawdopodobnie również zduplikowanego kodu. A jednocześnie złożoność cyklomatyczna takiej metody, takiej klasy będzie dużo mniejsza. No i przede wszystkim poprawi się czytelność. Trzecią regułą jest opakowanie typów prostych w klasy, co możecie kojarzyć jako value object z DDD. W dużym skrócie, dla tych, którzy nie wiedzą, polega to na tym, że typ prosty, który jest stringiem, intem, boolem, zamiast przekazywać bezpośrednio do wykorzystania gdzieś, opakowujemy w klasę. Dzięki temu w takim przypadku dostajemy, teraz w końcu dostajemy, w środku mamy walidowanie dat, tak? Przekazujemy rok, miesiąc, dzień, no i patrząc na samo użycie na dole, nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest może 10 grudnia, czy 12 października, to zależy od kraju, kto to pisał i tak dalej. Oczywiście idea może to podpowiedzieć, ale możemy też dojść do tego szybciej, kiedy mamy kod tego typu. Zamiast intów podajemy najprostsze obiekty,
to możemy gdzieś tam wcześniej zdefiniować. I pytanie, co nam to daje, poza tym, że mamy więcej kodu? Przede wszystkim enkapsulacja. Po drugie, type hitting, więc jeśli pomylimy się w kolejności przebudowania takich typów prostych, to dostajemy błąd i będzie to dużo prostsze w poprawieniu. No i też trzecia rzecz, ale też bardzo ważna, to to, że kiedy mamy takie value objecty, to klasy te przyciągają podobne zachowania. Czyli jeśli chcemy dopisać jakiś szybki wentylator, jakiś helper, to od razu jest to miejsce, gdzie możemy takie rzeczy trzymać. Wszystkie rzeczy, które mają związek na przykład z klasą BL, były w jednym miejscu, a nie porzucane po całym kodzie. Rekord numer 4 mówi o tym, żebyśmy nie mieli więcej niż jednej strzałki w linii. Od razu wyjaśnię, że nie chodzi to o to, żeby nie używać floating space'ów, że one są ok. Tak, nie chodzi też o formatowanie, kiedy wszystko mamy w jednej linii. Chodzi bardziej o przypadki, gdzie odwołujemy się do jakiegoś obiektu, getterem coś pobieramy, z tego obiektu pobieramy kolejną rzecz, kolejną i w pewnym momencie może się pojawić problem, jeśli który z getterów rzuci wyjątkiem. Pytanie, który? Jak to obsłużyć? Co jeśli któryś z kolejnych getterów zwróci nam nula? Albo z jakiegoś innego powodu się wywali. Więc to jest konstrukcja, której należy unikać. Mamy przykład, który sobie wyłożyć na żywym kodzie. W skrócie jest to funkcja, która reprezentację tablicy dwuwymiarowej stara się przekształcić na stringa. I na samym dole w pętli for each mamy odwołanie do konkretnego pola, do którego pola i do reprezentacji tego pola. Więc jakby tutaj dobieramy się zbyt głęboko w implementację kolejnych zagnieżdżonych klas. I to jakby dosyć prosto i bezpośrednio łamie zasady Demeter. Co możemy z tym zrobić? To po prostu wydzielić kawałek kodu i oddelegować gotowy klas niżej. Jest taka zasada tell don't ask, czyli nie proś, tylko rozkaż. Zamiast w głównej klasie odwoływać się bezpośrednio do tego, co jest zaimplementowane niżej, mówimy klasie, o której wiemy, czyli field, co ma zrobić i to, jak to jest zaimplementowane, jakie ma pole w środku, i tak dalej, to już nie jest nasza sprawa, bo tu delegujemy coś dalej i tam to się dzieje. Wspomniałem, że dzięki temu prawo Demeter zostaje zachowane, enkapsulacja po prostu kolejnie się tutaj pojawia. No i zasada otwarte, zamknięte, solida również będzie tutaj zastosowana, jeśli będziemy się trzymać tej reguły. Zasada piąta. Nie skracaj nazw zmiennych funkcji klas. W ogóle nie skracaj. No i dlaczego skracamy? Skracamy najczęściej, ponieważ nazwy są może za długie. Jeśli są za długie, to prawdopodobnie taka klasa czy zmienna odpowiada za zbyt wiele rzeczy na raz. I dlatego sobie skracamy, żeby nie pisać całej nazwy, tak? A to nie jest rozwiązanie. Rozwiązanie w tym przypadku będzie podzielenie takiej metody na mniejsze, które będą miały jedną jasną odpowiedzialność i nie więcej. Będą miały jedną odpowiedzialność i będą ją wykonywały dobrze. Zdarza się, że powtarzamy jakiś kawałek bardzo często i dochodzi do tego, że mamy zduplikowany kod. Wtedy oczywiście prosi się o to, żeby kod zrefaktoryzować i później odwoływać się do takiej nowej, zrefaktoryzowanej metody. Często skracanie kodu powoduje również niejasności, różne interpretacje tych samych skrótów, które ktoś mógł zastosować. Nie skracaj. Kolejna sprawa. Klasy powinny być małe. Zanim co znaczy mała klasa? W przypadku Java
Jeff Bezos zasugerował mniej więcej 15-20 linii na metodę, 50 linii na klasę i 10 klas w module. PHP nie jest Java, więc tutaj te reguły możemy sobie troszeczkę rozluźnić. W przypadku PHP sugeruje się około 200 linii na klasę, 10 metod w klasie i 15 klas w namespace'ie. Ma się to przyczynić do tego, żeby funkcje robiły dokładnie jedną rzecz, zachowały zasadę pojedynczej odpowiedzialności, że klasy, które są nadal w jednym namespace'ie, mają wciąż wspólny cel, bo każda z nich robi osobną rzecz, ale razem mają jakiś wspólny cel, wspólne zadanie w ramach projektu. No i też, jeśli będzie to dobrze napisane, to taki namespace możemy wykorzystać w dowolnym innym projekcie, jeśli nie miał zbyt dużo zależności zewnątrz. Reguła siódma, oryginalnie w przypadku Java mówiła o tym, żeby w klasie było więcej niż dwa atrybuty. Dla PHP możemy tych atrybutów przyjąć 5. Czemu nie? Tak, żeby mówił, że każda klasa powinna zarządzać stanem wyłącznie jednego atrybutu. Jeden atrybut, nie więcej. W pewnych przypadkach mogą to być dwa atrybuty, ale jeśli ich jest więcej, no to koniecznie trzeba to rozbić na jakieś osobne podklasy. Tutaj mam taki skrajny przypadek, jakby to mogło wyglądać w przypadku Java. Zamiast trzymać wszystkie informacje o customerze w jednej klasie, czyli imię, nazwisko, identyfikator, to rozbijamy to na value objecty i tworzymy tego typu drzewko zależności. Przykład z PHP mógłby wyglądać tak, że w ramach jakiegoś serwisu mamy inne serwisy, logery, entity managery, usługi itd. itd. No i pytanie, w którym momencie to się zaczyna robić zbyt skomplikowane, zbyt trudne do opanowania. Tak, no. W pewnym momencie widać, że jest tego za dużo, trudno jest taki obiekt utworzyć, zapanować nad jego zależnościami, nie mówiąc już o testowaniu. Dlatego warto ograniczyć liczbę tych wszystkich rzeczy. Tutaj widzimy, że serwis raczej nie potrzebuje tip managera, bo to może być, powiedzmy, w user serwisie. Logger też może niekoniecznie jest wymagany w tym przypadku. Tak, ale co nam daje takie skrócenie liczby atrybutów w klasie? Przede wszystkim to, że klasa jest bardziej spójna. Nie dajemy jej kilkunastu zależności z zewnątrz, na których musi się później opierać, tylko daje jej minimalny zestaw, którego wymaga do pracy i nie więcej. Po raz kolejny enkapsulacja jest zyskiem, który dostajemy. Ósma reguła mówi o tak zwanych klasach, kolekcjach pierwszej klasy. W przypadku PHP jest dosyć fajny przykład. Jest to doktrynowy Array Collection. I tak, kolekcja pierwszej klasy to jest tak naprawdę kolekcja, która operuje na elementach kolekcji. Mamy metody związane z tymi elementami, ale nic więcej. Nie ma dodatkowych atrybutów, niezwiązanych bezpośrednio z kolekcją, czy niezwiązanych bezpośrednio z kolekcją. Dzięki temu łatwiej jest później ewentualnie kilka kolekcji połączyć. Nie mamy dodatkowych odpowiedzialności w takiej klasie. Po raz kolejny jest single responsibility solidowe. I ostatnia, dziewiąta reguła mówi, że lepiej nie używać akcesorów, czyli selektorów, getterów. A to nie do końca chodzi o to, żeby nie używać akcesorów, tylko żeby używać ich mądrze. Często się zdarza taki kod, że pobieramy getterem jakąś wartość na zewnątrz, podejmujemy
sprawę związek z logiką i później z tym wstrzykujemy wynik. Tak? No to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby klasa sama podejmowała decyzję o sobie, o swoich atrybutach, o tym, co się dzieje w środku. I to w niej powinna być logika, a nie na zewnątrz. Po raz kolejny to jest zasada TEL do nas, czyli nie coś, tylko rozkaz. Tutaj mam przykład takiego kodu. Getterem pobieramy wynik, dodajemy jakąś wartość, po czym z getterem ponownie ustawiamy wynik w klasie gry. Poprawne zaimplementowanie czegoś takiego powinno po prostu być w klasie game, a nie na zewnątrz. Dlatego mamy metodę AskCore, która zajmuje się logiką, jak to działa w środku, a na zewnątrz nas to kompletnie nie interesuje, po prostu chcemy dodać punkty. Mówimy, dodaj punkty i to wszystko. Tutaj znowu się pojawia zasada otwarty, zamknięty. Jeśli nie pozwolimy wynieść logiki na zewnątrz, no to mamy open closed spełnione. I to jest wszystkie 9 zasad. Dam przypomnienia, tak to wyglądało. Mam dla was zadanie domowe, żeby nie było tak, że przyszliście, wysłuchaliście i zaraz zapomnicie. Sugeruję napisać w wolnej chwili mały projekt, taki do 1000 linii kodu. Nie wiem, czy 1000 linii w zupełności powinno wystarczyć. Powinno być to do zrobienia w przeciągu kilku godzin. Jest jedna zasada. Spróbujcie zastosować te zasady tak restrykcyjnie, tak ściśle, jak to możliwe. Nawet jeśli wydaje się wam to głupie, to spróbujcie. A potem wyciągnijcie wnioski. Zobaczcie, co się sprawdza, co się nie sprawdza, którą zasadę możecie stosować, kiedy można ją pominąć. Tak, i dostosujcie je do własnych oczekiwań, co do kodu, do osób, z którymi pracujecie. Na koniec będę wspomniał, że to tak naprawdę nie są zasady, których musicie się trzymać, tylko są to jedynie wskazówki, które mogą wam pomóc pisać lepszy kod. Więc używajcie tego wszystkiego na własną odpowiedzialność. Dziękuję.